Witam Was bardzo serdecznie z tej strony minisportalu ptfo.pl. Dziś mamy piątek, a więc najwyższa pora na kolejny odcinek Strzelnicy. Jak zwykle omówimy sobie jedną z broni lub też jeden z gadżetów dostępnych w grze Battlefield 4 albo Battlefield Hardline, ale zanim przejdziemy do rzeczy, jak zwykle przypomnę Wam pokrótce zasady. Otóż o temacie kolejnych odcinków decydujecie właśnie Wy. Zostawiacie swoje propozycje w komentarzach pod tym najbardziej aktualnym, a ja po kilku dniach sprawdzam, który komentarz dostał najwięcej polubień i to właśnie on staje się bohaterem odcinka kolejnego. Przy okazji przypominam, że aby komentarz był ważny, należy najpierw podać nazwę gry, czyli Battlefield 4 lub też Battlefield Hardline, a potem nazwę broni lub gadżetu. I tak jak wspomniałem, zaglądamy sobie pod odcinek z zeszłego tygodnia, a tam wygrywa bardzo ciekawa broń, Serbus Shorty, czyli przenośny mały shotgun, którego możemy używać jako jedną z broni osobistych. Testy jak zwykle rozpoczniemy sobie od statystyk, wspierając się grafiką z portalu symfic.com. I jak w przypadku shotgunów, mieliśmy tutaj troszkę problemów, ponieważ miały one 4 rodzaje amunicji, więc tych statystyk do omówienia było więcej. Tak w przypadku Shorty'ego mamy dostępny tylko śród i na nim się właśnie koncentrujemy. Rozpoczynamy od szybkostrzelności. I jak 100 strzałów na minutę na nikim wrażenia nie zrobi, to biorąc pod uwagę shotguny typu pump action, czyli przeładowane po każdym strzale, jest to wartość najlepsza z dostępnych. W przypadku prędkości wylotowej oraz maksymalnego zasięgu mamy wartości standardowe dla śrutu, czyli 300 metrów na sekundę oraz 300 metrów zasięgu. Ciekawie robi się, kiedy popatrzymy na model obrażeń. Jest to jedyna broń osobista, która potencjalnie bez trafienia w głowę potrafi zabić jednym strzałem i taką własność możemy utrzymać na całkiem niezłym dystansie, ponieważ w jednej łusce znajduje się 13 kulek, a każda z nich zadaje maksymalnie 11,2 obrażeń do 25 metrów, potem te obrażenia zaczynają opadać do 5,6 minimalnych powyżej metrów 50, tak więc do około 32-35 metrów możemy zabić teoretycznie, trafiając wszystkie kulki, jednym strzałem. Musicie przyznać, że robi to wrażenie, ale czy jest to łatwe w wykonaniu? No, zapewne domyślacie się, że nie tak bardzo, ale o tym powiemy sobie nieco więcej później. Na razie przechodzimy sobie do działu kolejnego, w którym mamy wszystko to, co związane jest z amunicją i prędkościami przeładowania. Tak jak wspomniałem, to jest shotgun, który przeładowujemy po każdym strzale, animację przeładowania możemy rozpocząć w każdym momencie i po każdej załadowanej łusce możemy oddać kolejny strzał, a przeładowanie jednej łuski trwa 0,67 sekundy, tak więc nie za dużo, ale czasami, kiedy wyskoczymy na kogoś z ostatniej łusk, oddaliśmy jeden strzał, nie wykończyliśmy go tym strzałem i musimy załadować kolejną, to wydaje się być wiecznością, szczególnie jeżeli on używa broni automatycznej. Na niedomiar złego mamy dostępnych jedynie 3 łuski naraz, także trzeba je bardzo oszczędzać, trzeba się bardzo dobrze zastanawiać, kiedy i czy w ogóle podjąć walkę właśnie będąc uzbrojonym w Shorty'ego. I muszę Wam przyznać, że to przysporzyło mi sporo problemów w nagraniu gameplaya do dzisiejszego odcinka, ale o tym po raz kolejny troszkę więcej w podsumowaniu. W następnym dziale odnajdujemy model odrzutu i jest on całkiem niezły, jak chodzi o shotguny. Mamy minus 0,1 w lewo oraz 0,3 w prawo, co oznacza, że odrzuci nam lufę albo 1/10 w prawo, albo 0,3 w prawo, ale nie jest to jakiś odrzut duży. Odrzut pionowy to 1. Współczynnik dla pierwszego wystrzału, czyli ten mnożnik, także wynosi 1, więc powinniśmy nie mieć za dużych problemów z opanowaniem Shorty'ego w oddawaniu kolejnych strzałów. No biorąc pod uwagę to, że możemy oddać jedynie 3 kolejne strzały przed przeładowaniem, no to tym bardziej te wartości będą dla nas istotne. Zakończymy statystyki jak zwykle dokładnością ognia w zależności od sposobu celowania oraz poruszania się. I tutaj wartości są dziwne i dla mnie niezrozumiałe, ponieważ ADS w przymierzeniu wynosi 0,1, ale należy pamiętać, że Shorty nie ma celownika mechanicznego, więc do czasu, kiedy odblokujemy pierwszy celownik, czyli Ghost Ringa,
nie będziemy mogli przymierzać. Ja na początku miałem z tym problemy, że musiałem cały czas strzelać z biodra, ponieważ odruchało, chciałem przymierzać i traciłem te ułamki sekund na przymierzanie, którego tak naprawdę nie było. Tak więc pamiętajcie o tym, do momentu, kiedy nie zamontujecie sobie pierwszego celownika, Shorty strzela tylko z biodra. Jak już ten celownik zamontujemy, no to niestety ADS w ruchu wynosi 0,8, co jest własnością shotgunów automatycznych, półautomatycznych, tych ładowanych magazynkiem, takim jak na przykład Saiga. I ja nie rozumiem, dlaczego Shorty ma aż 0,8, kiedy wszystkie pozostałe shotguny typu Pump Action mają 0,4. To bardzo utrudnia strzelanie z tej broni, ponieważ przeważnie używamy broni osobistej w takich panicznych sytuacjach, kiedy musimy dobić przeciwnika, kiedy on jest bardzo blisko, kiedy skończyła nam się amunicja w broni głównej i wtedy bardzo często strajfujemy i właśnie dużo stracimy na celności i to jest pułapka Shorty'ego, to jest największa pułapka Shorty'ego, właśnie ta niedokładność ADS-a w momencie, kiedy się poruszamy. Należy o tym pamiętać. Wtedy zresztą chyba lepiej strzelić z biodra, ponieważ jak popatrzymy sobie na wartości strzału z biodra, to mamy 1,25 w bezruchu i 1,75 w momencie, kiedy się poruszamy. Jeżeli zamontowalibyśmy laser, to pewnie spadłoby to do 1,2 w momencie, kiedy się poruszamy i ta wartość będzie niewiele gorsza właśnie od ADS-a w ruchu, a będziemy mieli lepszy ogląd pola, będziemy mieli większą możliwość manewrowania naszym żołnierzem na polu bitwy. Także właśnie w tej sytuacji bym to polecał. ADS-a używamy wtedy, kiedy rzeczywiście musimy w kogoś przycelować, kiedy stoimy sobie nieruchomo i wiemy, że cel przez chwilę nie będzie przynajmniej oddawał strzałów w naszym kierunku. I w ten sposób statystyki sobie kończymy i przechodzimy do doboru najlepszych dodatków oraz akcesorii. I może właśnie zacznijmy od celowników. Mamy dostępne 3. Oczywiście wiecie, że ja polecam mini kolimator, z którego korzystałem jak tylko go odblokowałem. Jeżeli chodzi o nakładkę na lufę, to używając Shorty'ego tak jak pan by przykazał, czyli jako broni osobistej, chyba nie użyłbym niczego, albo uwaga, kaczy dziób. Być może dziwi was taki wybór, ponieważ kaczy dziób to jest nakładka na lufę, która nie sprawdza się w żadnym z innych shotgunów, ale pamiętajmy o tym, w jakich sytuacjach i w jaki sposób przeważnie używamy broni osobistej. Przeważnie są to sytuacje paniczne, kiedy potrzebujemy dobić już ciężko rannego przeciwnika i wystarczyłaby nam ta jedna, dwie kulki z każdej łuski, aby właśnie takiego przeciwnika dobić, a kaczy dziób rozrzucać będzie ten śród właśnie na większym obszarze, więc większa jest szansa na takie trafienie. Jeżeli chodzi o testy, to ja używałem pełnego choka, aby dać sobie większe skupienie śrutu, aby maksymalnie zwiększyć zasięg, na którym będę mógł zabić przeciwnika, ale pamiętajmy, że używałem go jako broni głównej, więc to była dla mnie jedyna opcja. Jeżeli chodzi o akcesoria, to oczywiście zastosujemy laser. Laser zwiększy nam precyzję, jeżeli chodzi o strzelanie z biodra. Ja lasera nie używałem, ponieważ jeżeli już podbiegłem na tyle blisko, aby strzelać z biodra, to i tak miałem przewagę i laser nie był mi potrzebny. Kiedy używałem Shorty'ego właśnie jako broni głównej, laser zdradzał tylko moją pozycję. Na początku próbowałem w takim zestawie, ale nie bardzo mi szło, ponieważ moim głównym zadaniem właśnie było zmniejszenie dystansu do minimum, aby strzelać z tych kilku metrów i wykorzystać przewagę, jaką daje mi możliwość zabicia jednym strzałem. I w taki właśnie sposób najlepiej jest poskładać Shorty'ego, w taki sposób moim zdaniem sprawdzać się będzie najlepiej. I przechodzimy teraz do mojej subiektywnej opinii oraz oceny. Muszę wam przyznać, że to był chyba odcinek strzelnicy, który przysporzył mi najwięcej problemów. Najwięcej czasu i najwięcej nerwów kosztowało mnie przygotowanie gameplaya, ponieważ jakkolwiek jest on skuteczny w walce z CQC, nawet na średnim dystansie jest on skuteczny, używając tego pełnego choka i jeżeli dobrze przymierzymy, to zbudowanie jakiegokolwiek killstreaka z bronią, która ma 3 dostępne łuski, która ma tak słabą celność przy ADS-ie w ruchu, walcząc przeciwko innym broniom głównym, automatycznym szczególnie, no niemalże graniczyło z cudem i o ile dobre wyniki udawało mi się uzyskiwać, no to były one przerywane ciągłymi zgonami właśnie w takiej sytuacji, kiedy zabrakło mi kolejnej łuski na tego drugiego, trzeciego przeciwnika, ponieważ ta niedokładność przy ADS-ie powodowała, że rzadko, prawdę mówiąc, udawało mi się zabijać kogoś jednym strzałem, o ile nie był wcześniej raniony. Niemniej, jako broń osobista, Shorty będzie sprawdzał się
bardzo dobrze w każdej prawie sytuacji. Oczywiście poza taką opcją, kiedy chcielibyśmy go używać razem z inną bronią na bardzo krótki dystans, no to praktycznie poleciłbym go do każdego zestawu. I jeżeli ktoś tylko potrafi z niego korzystać, no to można go używać nie tylko właśnie do dobijania przeciwników, ale także do eliminowania tych, którzy są bardzo blisko nas. Jeżeli mielibyśmy DMR-a czy snajperkę, czy nawet jakiś inny karabin automatyczny, ale wolno strzelający, możemy używać Shortiego i przełączać się na niego, nauczyć się tego, kiedy wiemy, że wróg jest tuż za rogiem i zaraz na niego wyskoczymy. Bardzo dobra alternatywa, ale z jednym zastrzeżeniem. Musimy nauczyć się to, co wspominałem, przełączać jakby swój mindset, swój tryb gry pomiędzy bronią automatyczną a Shortiego, bo jeżeli będziemy używać karabinu bardzo szybko strzelnego, a przełączać się na Shortiego, to musimy wiedzieć, że tam nie należy trzymać spustu, tylko spamować go jak najszybciej się da, aby oddać te 2-3 kolejne strzały jak najszybciej, aby właśnie zwiększyć szansę na wyeliminowanie kolejnego przeciwnika. Tak więc, moi drodzy, jako broń główna nie bardzo, ale jako broń osobista Shorty dostaje solidne 8,5. Spełnia ona wszystkie role broni osobistej. Oczywiście nie porównamy go do Magnuma, który może eliminować przeciwników na kilkuset metrach, bo do tego tak naprawdę broń osobista nie została stworzona. Ona ma eliminować przeciwników będących blisko, tych ranionych, tych, na których zabrakło nam amunicji w broni głównej. A więc, moi drodzy, w taki sposób powoli sobie kończymy. Nie zapomnijcie zagłosować na temat kolejnego odcinka. Jeżeli ten Wam się spodobał, nie zapomnijcie także zlajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. A ja tymczasem odmeldowuję się i życzę Wam miłego weekendu z tej strony Miniu z PTFO.pl.